Hej, cześć, witajcie, po raz kolejny poprawiony jestem, ładnie wyglądam, możemy zaczynać kolejny odcinek, zapraszam! Trzy cele, spotkaj się z Feltonem, zniszcz hydrokolektory i dostań się na szczyt wodospadu, a na kwartu polecimy next time. Powiem wam, że po Kitaru jest tak bardzo podobny tak do Ziemi może troszeczkę. Nie wiem, lecimy, opuszczamy tą planetę, lecimy dalej, śmigamy, naprawdę, kurczę, jak ta gra mi się podoba, nie, już to zbyt dużo razy powiedziałem, ale naprawdę tak jest. I polecam wam, zagrajcie sobie w nią, jeśli macie oczywiście PlayStation. Naprawdę fajnie. A jak nie, to oglądajcie u mnie, bo też jest wesoło i fajnie, mam nadzieję, przynajmniej. Wow. Włączyć hydrokolektory i wyssać tę planetę do sucha. Przyjąłem, prezesie. Słyszeliście, szefa? Aktywować kolektory i rozstawiać oddziały na Ziemi. To jest cutscenka ewidentnie komputerowa, wygenerowana przez komputer. Zabić. Będę pływał? Wow. Ojej, smutek. Mi się przynajmniej wydawało, że to była przez komputer, przez grę wygenerowana cutscenka, nie filmowa. Filmowe są ładniejsze takie, widać, że to jest jednak film, więc tutaj nie musiałem wycinać. Come on, i jesteśmy. Hej, twoje... Zasoby wodne po Kitaru były zagrożone. Jeśli Razet i Klan nie zniszczyliby hydrokolektorów Dreka, tropikalny raj stałby się pustynią. Ale tropikalny... Już! Jest naprawdę fantastycznie, ale jak to super wygląda. Grę będę trzy razy chyba przechodził. Dobra, nie żartuję, dwukrotnie. Uzupełnij i ulepsz. Ja miałem coś ulepszać, to co... Granatnik Predator, Gravitron, nie, to mnie nie bawi. Pan Wojny, mnie trochę bawi, tylko że zobaczcie ile to trzeba ten, ja go nie używam tak często. Pixelatora używam najczęściej. Raz, dwa... Cyk, cyk. I co tu jest? Uwaga! Odblokowano tajemnicze ulepszenie. Podwójne buforowanie. Drugi bufor pozwala pikselatorowi na jeszcze szybsze odświeżanie, zwiększając szybko strzelność. Moja ulubiona broń. Cudo. Cudo, naprawdę. Idziemy. Tu jeszcze taka muzyczka towarzyszy tej grze. Jesteś tym lombaksem, o którym opowiadał mi brat. Tak, dokładnie. A niech mnie w bułce obtoczą i rzucą destrukto bestii. Grimm mówił, że kumpluje się z lombaksem, ale mu nie wierzyłem. Pierwszy raz widzę Lombaxa na żywo. Ty pewnie jesteś Ratchet. Tak jest. Jakie to dziwne. Podobieństwo jest... Niezwykłe, wiem. Grimm prosił, żebyśmy pomogli zniszczyć hydrokolektory. By zniszczyć te cosie, zamontujmy w twoim statku ulepszenia. Tak się składa, że największy spec od ulepszeń jest tutaj, na konwencie komiksowym. Chodź, zaprowadzę cię do niego. Będziemy szczelać statkiem znowu. Dobra, podjarałem się po raz kolejny dzisiaj. No, tak nie wiem, po raz trzeci już. Rozdrobniaki wychodzą na brzeg, odkąd Blargowie przypuścili atak. Są wredne, ale przepyszne, jeśli wiesz, jak je przyrządzić. A nie z tego! Wow, 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 wow! I wiecie co? Ja nie będę psuł naboi w pikselatorowi, bo to jest bez sensu. Jak przyjdą więksi wrogowie, to będziemy po nim jego wykorzystać. A jak ta mapa wygląda? Nie, no taka dosyć spora. Dosyć. A. To telepatornica. No i co z tego, panie? Ubóstwiam. No pewnie, panie. Jak cię tego nauczył? Tak, fantastyczna broń. Koniec, już Mati, przestań się tak bardzo jarać. Chodźmy, moja łódka jest tam! A mogę tutaj pływać i zbierać coś? Mogę pływać. Czy tu coś jest ciekawego? Tak nie do końca chyba. Tu bym mógł zanurkować. I to uruchomić, ale to znika, zauważcie. Nie mamy czasu. Skakuj, zanim przyślą więcej żołnierzy! Dobrze, stary. Już, moment, 5 sekund. Gdzie, już nie wiem, ja się pogubiłem, a tu jest wyjście. Już, chwila, 5. Dosłownie,
sekund. O, właśnie w ten sposób. Trochę za daleko zeszedłem, ale już. Chodźmy, moja łódka jest tam! Widzę. Widzę i idę. O, ty rybko co? Zapnijcie się! Żartuję, na tej łajbie nie ma pasów. Hej, wędkarską, ale zjawiły się te chyba. Nie wiem, po prostu skisnę z żartu. Jakieś 10 lat! I nawet ryby zaczęły w końcu brać. Mówisz? Patrz, jak tu wleć wskoczyło. Będę pilnował. Stary, tu masz pożywienia od liku. Jeszcze coś? Jeszcze? Ale jak wszystkie wytłukę. Awans, pirocytor, plus 18, poziom 4. Przez tą całą grę na pewno tych wszystkich broni się nie da na maksa ulepszyć. To jest wręcz niemożliwe. Fajnie, że on się zatrzymuje, jak ja wysiadam. Naprawdę to... Lombax za burtą! Wracaj szybko! Już jestem! Mamy ocean do uratowania! To jakiś malutki błąd, że to znika. A jak tu teraz wyjść? Nie ma czasu na pływanie! Jak nie mamy? Mamy. To moment. Jestem. To jest twoja łódka, przecież to jest jakiś statek powietrzny, stary. Lombax za burtą! Wracaj szybko! Mamy ocean do uratowania! Tak jest, ja wiem. O rany, kolejne rozdymiaki. Dacie sobie radę, prawda? Ja tam wolę łowić ryby niż się bić, rozumiesz? Chwila, bo ich tu jest naprawdę dużo. Muszę czymś innym strzelić. Jego też spikselizowało. Spójrzcie. Dobra. No bo się zbyt bardzo skupiłem. Nic tu ciekawego nie mówię do was. A powinienem godać cały. A jak tam się dostać? Ty kochana gro, weź mnie poinformuj, nie? Nie odpuszczę tego, tak być nie może. Jak się tam dostać? O, w ten sposób. Dobra, z dalsza było trzeba skoczyć. Jestem, możemy iść, śmiało. Chodź. Ja chcę oszczędzać te naboje w tym. Jeden strzał wystarczył? Nie, dwa. Patrzcie no, wodospad Torgo. Grim i ja wchodziliśmy na sam szczyt w każdym. A ja chciałem się dostać do środka. Złotych śrubek i takich tam. Takich tam. Któregoś razu założył się ze mną, że nie zjadę z góry w beczce. I zjechałeś? Został pijany, jak się o tym dowiedział. Ech, stare dzieje. Chwila, bo tu jest gdzieś ta wredna ta pani. Pam, pam, pam. No dobra, zużyjemy trochę tego pikselatora niepotrzebnie. Wyszczelałem się! Poszedł! A wy ręcznie. Tak. Nie chyba, tylko na pewno, wiesz? Wiesz wszystkie, chodźmy. Już, widzę, że twój kolejny stateczek jest. Poruszanie się po tej planecie jest stosunkowo jakby nie takie szybkie, bo... Cyk, tutaj. No bo co? Jako na ten wodospad chce się wdrapać, tak? Na szczyt wodospadu. Jak się miewa stary Grim? Ale nie wiem, jak się na niego wdrapać. Nie od niego od czasu, jak się wyniósł z galaktyki Polaris. Prowadzi warsztat, tak? Potem. Tak, na Veldin. Ciasny, ale fajny. Zajmujemy się głównie tuningiem lotnym i protokonwersjami. A teraz ty zostałeś strażnikiem. Grim na pewno jest dumny. W sumie to nie wiem. Miałem mu pomóc w jakiejś protokonwersji, ale wyszedłem w pośpiechu. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewa. Aj tam nie przejmuj się. W końcu bronicie galaktyki. Protokonwersje mogą zaczekać. No w sumie tak. Zleję was ręcznie, na pewno łatwiej. Mój przyjaciel jest niedaleko. Będzie ci w stanie pomóc. O, na moment, czyli co, my będziemy po tej mapie latać? Najprawdopodobniej, żeby utłuc te latające też stworki. Coś mnie ugryzło, słuchajcie, w łapę. Tu. Dwa dni temu i nie chcę zleść. Niedobre to jest. Jakieś wredne coś. No, pszczoła nie. Super. Most jest nieaktywny.
Ci blargowie chyba naprawdę nie chcą, żebym coś złowił. Byłbym w stanie ci pomóc. Dzięki. Chodźmy, to niedaleko. O, siema. Hej, chcesz dostać czegoś fajnego? Dwie i tak i puf, tak miażdży typa, nie? Fajne, fajne, fajne. Niedobrze. Blargowie dostali się do miasta. Karty dostałem, to jest ważniejsze. Jak nie wiadomo jaka ilość by ich była, negocjator, to i tak dam sobie radę i tak ich pokonam. Czy co? Bo nie wiem, duplikaty widzicie są 22. Ja bym chciał to wymienić potem na sam koniec, jak wiecie. Jaki tanie skóry nie sprzedadzą. By dotrzeć do mojego przyjaciela. Do czegoś tam. W pobliżu jest kolejny przełącznik sterujący mostem. Aktywujmy go, żeby Felton mógł przejść. Dobrze, dobrze, spoko, nie ma sprawy, już. Tylko, że najpierw wszystkie skrzyneczki i te sprawy. Bo śrubki to jest ważna opcja. A jak pójdę tam z tyłu, to może być coś ukrytego. Ej, no właśnie, zobaczcie, karty, fajnie. Fajnie, fajnie, że tam podszedłem. Otwórz. I dostałem po pierwsze co? Gleman Vox. A miałem dostać 3. Byłoby milej. Cały czas ktoś pluje czymś, ja nie wiem o co chodzi. Taki dźwięk dziwny dochodzi. Okej, cały ten przełącznik jakiś gdzieś tu ma być. Poszło. A one walczą z tymi rybkami, tak? Otworzyłem mu przejście. Fajny ten most. Ja bym chciał, żeby w realu takie były. Daj odpocząć. Już, no muszę ich tłuc wszystkich, nie? Tam! Bar koktajlowy po kitaru z karaoke. Może będzie tam mój przyjaciel inżynier. Już ci pomogę. Twój przyjaciel? Ludzie na forach hologrowych nazywają go Duży Al. Yeah. Patrzcie, kto tam jest. Poznaliśmy się w Aliro City. Równy gość, choć trochę dziwak. Tak, to właśnie Al. Jeśli chodzi o ulepszenia, jest najlepszy w branży. Ale zadało obrażeń, fajnie. Kolejna? Może to są jakieś słabsze, mi się wydaje, bo zobaczcie, dostają naprawdę ostro. Nie mam amunicji w tym, to weźmy to. Pan wojny poszedł, trafił i nie ma typa, a te latające to nie teraz. Okej, coś innego, dajcie pikselator na te wszystkie rybki, niech padną stosunkowo szybko. Jeszcze ty, no chłopie, daj spokój. Jeszcze dychasz, aż 3 strzały? Dobra robota. Nie chcę z tego statku. Hej Al, mógłbyś otworzyć? Załatwiliśmy wszystkich. Przestań, nie każ mi tego mówić. Mów. O, tego szukaj. Mogę ją wyśpiewać utwór po utworze. Dobra, cześć i chwała dużemu Alowi zdobywcy. Blask 20-poziomowego splatacza zaklęć jaśniejszy jest niż czwarta gwiazda Juliusy Major. Otworzysz? Tu mi jakieś nuty z Jamajki cisną po bokach. Siema, cześć. Hej, Ratchet, Clank, mała galaktyka. Już się widzieliśmy. A jak się miewa panna Kora? Dobrze, przyszliśmy pomóc ci zniszczyć hydrokolektory. Pomożesz ulepszyć nasz system uzbrojenia? Dla strażników galaktyki wszystko, co powiecie na zestaw Tesla Blast. Wykorzystuje elektroemitery zwiększające ciąg o ponad 128%. Te cacuszka przebiją nawet kadłub z rarytanium. Proszę właśnie bardzo. Tego nam potrzeba. Ty prowadzisz, my osłaniamy. Czyli wracamy na statek. Jeju, dobry bar, nie powiem. Chcę tylko to zniszczyć. I to. Przepraszam, nie chciałem być niedobry dla was. Ulepszenia to przede wszystkim. O chwilę, co tu było takiego, że ja chciałem nowe kolejne?
Nie, pikselator już mamy, ale moglibyśmy w nim ulepszyć to i to. Wypas. Pirocytor teraz. Nie, pirocytor daje jakoś radę. Plazmokarciciel. Pociski grzybkujące. Słabe punkty przeciwników są większe, a śrubki rozpadają się przy uderzeniu. Fantastycznie. Pożoger? Może i tak. Protonowy dudnik nie. Dajmy tego pożogera. Niech ma chłopak. Choć go praktycznie nie wykorzystuję, ale niech jest. Dobra, wy się tu bawcie dalej, ja idę ratować galaktykę. Czyli tutaj, pokażcie mi ile już przebyłem. Tu tyle przebyłem, to nie wiem gdzie teraz będziemy wracać. Czy na tamto, czy do... Pojawili się akurat jak miałem poprowadzić panel dyskusyjny o holofilmowych adaptacjach książek. Przyjechali najwięksi blogerzy. Ja, Stuart Zurgo, Obsidia Van Schmut. Van Schmut to była? Serio? Uwielbiam ją. Totalna hejterka. Wow. Nie ma holofilmu, gry czy produktów sieci, którego by nie zmieszała z błotem w komentarzach. Tak zjadliwa krytyka wymaga nie lada talentu. Okej, no dobra, no jestem w stanie uwierzyć. Gdzie my się przedostaliśmy? Wróciliśmy do statku. Dotarliśmy na miejsce. No to come on. Ulepszcie mi to. Poklepcie tam swoimi młoteczkami. Spójrzcie w ogóle jak on fajnie chodzi. Ciekawe jak ty schody mijasz. No, dobra. Mniej kroków zrobił niż było schodów, ale luz. Ja nic nie godam. Weź to z kieszeni, wyciągnij. Udało się? Zainstalujemy wam to uzbrojenie. Przeinstalowuję oprogramowanie, restartuję system i jest. I już. Haha, sprzęty z kieszeni. Super. To co? To możemy lecieć. Po kitaru w statku. Będziemy. Jasne. Dobra. No rozumiem, spoko, żaden problem. Dobra, czaję. Karabin maszynowy, pocisk. Luz, czyli tak jakby z nich wypada to. Czaję, rozumiem, luzik. Czyli trzeba nie dość, że strzelać do tych. To jest z automatu mi przypisywane, fajnie. Ale się zaraz nie skończą. No i fajnie, dobra. To ja strzelam do małych. Ale śmieszne. Beczka. A jestem dobry w tym, co robię. Mówicie? I finał prawie, zaraz. Chwila, moment. Myślę. Staram się. Coś mi wywaliło. Nie chcę, zakończ. Aktualizacja. W tym momencie, super. W najmniej oczekiwanych momentach wywala aktualizację. To zawsze tak jest. Gdzie jest hydrokolektor kolejny? O. Chwila. No, widzicie, można się fajnie bawić. Można. Tylko ja mam teraz pytanie, gdzie on jest. Ja wiem, że on już ma mało życia, więc to jest chwila, moment. Tam jest, już tu leci. No, i padło. Mokra robota, udało ci się zdobyć trofeum. Fantastycznie! Brawo, 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 brawo. Super. To teraz chcę wyjść na ten wodospad cały, pójść jeszcze dalej. Wodospad i kawałeczek dalej.
Dalej! Dalej! Nalej mi dalej! Heheszki, śmieszki. Coś niesamowitego! Wiecie, jakby co, polecam się na przyszłość. Może chcecie nowy odrzutnik? Wczoraj ściągnąłem holoplany. Cudowny sprzęt! Chyba byłby użyteczny. Rekalibruje port awioniczny, aktualizacja oprogramowania, jeszcze chwila. No, dalej. I gotowe. A myślałem, że coś będę musiał pozbierać dla ciebie. Formalnie potrzebujesz licencji typu B na korzystanie z maszyny, ale co mi tam? Jesteście strażnikami. No właśnie. Cio. Licencja B tam. To tak jak u nas w kraju. Panie. Jadę samochodem. Pan nie ma prawa jazdy, ale jestem posłem, panie. A co mi tam? Jedź pan dalej. No. Dobra. Never mind. Robimy coś dalej na tej mapie, czyli tutaj się musimy jakoś przedostać. Pokażcie mi, czy są ulepszenia typowe. Nie ma. Jeszcze kilka transakcji i wygramy zestaw noży do steków. Noży do steków. Fajnie. Wow. Coś się podziało. Okej. Okay. Może teraz znajdziemy drogę do przepompowni. Dobrze rozumiem, czaje opcjonalnie. Pozwólcie się ameboidów z przepompowni. Dostanę na szczyt. Najpierw ameboidy jakieś. Płyniemy. To może być co najmniej ciekawe, bo ja chcę wszystkie te cele robić, bo po co mamy sobie marnować grę, jak ten jak są jakieś rzeczy do zrobienia, to róbmy. Blargańska przepompownia. Fajnie, teleport. Boom! Jestem w jakimś nowym miejscu. Strasznie cuchnie. Tak? Jak śluz z zameboida. Powinno z tych padów w kolejnej generacji PlayStation zapachy powinny sunąć, no. To było co najmniej ciekawe. Okidoki. Mati, powiedz mi co teraz, bo się zastanawiam. Tu trzeba na pewno wodę wypompować. Tego nie mogę teraz użyć. Trzeba przepłynąć dalej i zobaczyć, jak wodę stąd usunąć. O, już wiem jak. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Masz twarz. Tak was jeszcze nie załatwiałem chyba. Ręcznie, zawsze z czegoś do was strzelałem. To jest fascynujące. Zobaczcie, ile wody zgromadziłem w tak małym czymś. Choć ciśnienie musi być niesamowite. Rozpruję to! Okidoki. Nice. Teraz mogę wszystko wziąć. Już zobaczcie, mam 25 tysięcy. Jak wyskoczy jakaś kolejna broń, to będę miał... No mam nadzieję, że nie będzie kosztować 50 tysięcy, ale będą hajsy, żeby ją kupić. Czy śrubki, tak? Jestem przyzwyczajony do hajsu. Śrubki. W ogóle jest, znaczy jeszcze nie zapowiedziane, ale będzie kolejny dodatek do Wiedźmina, słuchajcie, już się nie mogę doczekać, muszę sobie przypomnieć wszystko, pograć troszkę we Wieśka, bo jakieś trochę przerwy jednak było i będziemy cisnąć dodatek do Wieśka za jakiś czas. Mam nadzieję, że już na nowym kompie. Udało się, hehe, to było trzeba po prostu włączać. Okej, okay, proste. Dawaj dalej. A to co to jest, tego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Chwila, ale to jest rybka, która raczej nie będzie mi jakby sprawiać większej trudności. Chwila, zaraz się okaże. Albo nie, już ją widzieliśmy, tylko taką innego koloru na przykład. Jak się mam teraz dostać do góry? Bo sam nie wiem. Chyba, że trzeba teraz jakby napełnić znowu wodą. Bo innego wyjścia wydaje mi się nie ma. I to jest raczej w 100% wręcz pewne. A to co to jest? To jest powrót, tak? Nie, powrotu nie chcę, ja chcę napełnić wodą, tylko gdzie to było? A tutaj. Okej, okay. Nie wiem, w sumie takie może trochę to niepotrzebne, to napełnienie wodą w tym momencie. Moment. No, o, właśnie w ten sposób. Trochę niepotrzebne to napełnianie, mogliby już tam zrobić jakieś przejście, żeby nie było trzeba aż tak kombinować. No to nie, nie zalicza do jakiegoś mega trudnego kombinowania, ale chodzi o to, że no niepotrzebne według mnie. Zanurkujemy i się wydostaniemy. Nie leci już bez problemu. Wiecie i co? Mam taki... Wow! Tu ich trochę jest. Mam taki pomysł,
żeby od tego miejsca sobie kontynuować w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. W opisie macie wszystko: koszuleczki, kubki, naklejki czy tam jakieś inne rzeczy. Możecie kupić na Tube Store, wejść na Facebooka, obejrzeć kolejny odcinek. Pojawi się już jutro, czy też z innej serii dzisiaj się pojawiły. Podobało się, no to zapraszam na kolejny film z outro. Obczajcie. Teraz to tyle. Miłego dnia. Hej, na razie, pa.